Taliban, today's press conference. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. W konferencji biorą udział profesor Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa, pan Adrian Bevington, dyrektor zarządzający Club England. Na sali są z nami również pani Magdalena Sroka, zastępca prezydenta Krakowa do spraw kultury i promocji miasta oraz pan Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. Wielka Brytania jest tym państwem, z którego przyjeżdża do nas 25% turystów z zagranicy. Jest tym państwem, które posiada najlepsze połączenia lotnicze z Krakowem. Jest tym państwem, która zdecydowała się obok Holandii ulokować swoją bazę na Euro 2012 w Krakowie. Mamy więc już dwa państwa, które powiedziały w sposób oficjalnie: chcemy być w Krakowie. Nie mówię tutaj o Włochach, którzy co prawda powiedzieli tak, ale uczynili to jeszcze w sposób nieoficjalny. A więc mamy, proszę Państwa, trzy państwa, trzy najlepsze drużyny europejskie, które postanowiły ulokować się w Krakowie. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że te trzy drużyny, te trzy państwa uznały, że Kraków jest miastem, w którym jest najlepsza baza sportowa, najlepsza baza hotelowa i najlepsze atrakcje turystyczne. Oznacza to, że będziemy mieć przez kilka tygodni czy kilkanaście tygodni wielu kibiców z tych państw i oznacza to, że te decyzje, które podjęto, podjęto w oparciu o rzetelne zbadanie rynku i o rzetelne dane. Nie wchodziły tu żadne kwestie układów politycznych. Przyjmujemy ofertę angielską z dużą życzliwością, z dużą radością i z taką samą życzliwością i bardzo poważnym, bardzo dobrym, jeżeli można użyć takiego określenia, stwierdzeniem ze strony Anglików dla Krakowa. Sądzę, że będzie to z pożytkiem dla obu podmiotów. On behalf of the England team and the Football Association to be here in Krakow today. We have been researching where to base ourselves for the European Championships since August, September in 2010. So we've done a lot of work and I'm delighted that we are here in Krakow because the welcome we have received from yourself today, from your Deputy Mayor Magdalena, everyone that we have met from the city has been incredibly welcoming and extended a great deal of friendship to everyone connected with the England team. Mr. Capello was here last week and he could not praise the city highly enough. We've also had visits from other members of the England management team, including Sir Trevor Brooking, who was also here last week, and other staff. Everyone who has been to Krakow has had an incredibly positive reaction. There was no doubt in our mind, once we'd been here, this was where we wanted the England team to be based. And we're really looking forward to staying at the Starry Hotel for hopefully a long time next summer. I know the players are also very happy to be based in Krakow and I'm sure that they will take great pleasure during their time here. We want to be very good tourists while we're in Poland. Of course, our priority is to have success on the pitch and we're delighted that we have the training facility at Putnik, where we look forward to preparing ourselves for the most important aspect, the matches during the tournament. But we're also looking forward to working with some charities while we're here in Krakow. We also want to experience some of the local culture and visit some of the important historical sites in the region and really feel that England, the England team and the Football Association of England are
engaging and embracing in the tournament. So delighted to be here. It's a real honour to be sat here today. Thank you very much, Krakow. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za te miłe słowa. To ogromna przyjemność być tutaj w Krakowie. Cieszy się z tego cała Federacja Brytyjska, cieszy się drużyna angielska. Nasz wybór poprzedziły bardzo długie badania. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, gdzie powinniśmy się ulokować na Euro 2012. Już od września 2010 roku szukaliśmy takiego miejsca i w końcu zdecydowaliśmy się na Kraków. Cieszymy się tym bardziej, ponieważ powitanie, które nas tutaj spotkało, zarówno ze strony pana prezydenta, jak i pani Magdaleny Sroki, było niesamowite, niesamowicie ciepłe. Pan Capello, który miał okazję być tutaj w zeszłym tygodniu, potwierdził nasze słowa, był pod ogromnym wrażeniem miasta i powitania, które go tutaj spotkało. Inne osoby z naszego zespołu zarządzającego, w tym pan Trevor Brooking, również zostały bardzo miło przyjęte, bardzo to doceniły. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli być w Krakowie. Również bardzo cieszymy się z tego, że będziemy mogli zamieszkać na kilka dobrych tygodni w hotelu starym. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to właśnie tutaj powinniśmy być. Z planów ulokowania się w Krakowie cieszą się również gracze naszej drużyny. Mam nadzieję, że naprawdę będziemy dobrymi turystami podczas naszego pobytu w tym mieście, ale ważne dla nas jest oczywiście również samo boisko, na którym będziemy trenować, czyli stadion Hutnika. Jest to naprawdę dobre miejsce do treningów. To tam właśnie będziemy przygotowywać się na nasze mecze, które są oczywiście dla nas absolutnym priorytetem. Podczas naszego pobytu w Krakowie mamy również nadzieję na współpracę z jakimiś organizacjami, z kilkoma organizacjami charytatywnymi. Mam nadzieję, że pobyt tutaj pozwoli nam naprawdę docenić lokalną kulturę, wspaniałe zabytki Krakowa. Naprawdę chcemy poczuć to, że jesteśmy w Krakowie, jesteśmy częścią tego wspaniałego turnieju piłkarskiego. Dziękuję.